państwo niewiadomscy, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Tak jest napisane na medalu przyznawanym przez Yad Vashem, sprawiedliwy wśród narodów świata. I tu małżeństwo odznaczone tym medalem. Bardzo wielu Polaków działających w takich warunkach, jakie były u nas w czasie okupacji, gdzie groziła kara śmierci za wszelką pomoc Żydom, ten medal otrzymało. I takim chichotem historii jest dla mnie to, czego tu dokładnie nie opowiem, bo by zajęło nam pół godziny. W pierwszej turze w 1966 roku otrzymało ten medal 10 osób, między innymi profesor Bartoszewski. I znalazł się w tej grupie jeden człowiek z zupełnie innej bajki. Nie da się o wszystkich zmarłych nie mówić źle. Henryk Iwański. Człowiek, który sam siebie nazywał majorem. Majorem, zdaje się, ani nawet oficerem Wojska Polskiego nigdy nie był. On sobie po wojnie wraz z grupą kolegów zmajstrował, zbudował swoją piękną, okupacyjną historię. Panowie nawzajem świadczyli o sobie, że gdzieś się tam przy jakichś bohaterskich akcjach spotykali. Jeśli wierzyć Iwańskiemu i jego kolegom, to właściwie niemal oni sami ratowali Żydów w warszawskim getcie. Gigantyczny, wagonami dosłownie, szmugiel żywności, szmugiel broni. Oni podobno też walczyli w powstaniu w warszawskim getcie. Dopiero niedawno się zaczęło okazywać, że to wszystko zostało zmontowane perfidnie, cynicznie przez grupę ludzi, którzy nic takiego nie robili. Ale tu autentyczni, sprawiedliwi. Thank you.
Thank you.